Kasy Samorządu 2021 zawsze pomoże. Bardzo dziękujemy, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i wspólnie będziemy mogli oklaskiwać laureatów konkursu liderów pomorskich samorządów, o których mamy okazję systematycznie pisać. Dobrze, że są takie fundamentalne wartości, jak właśnie zawsze samorząd i zawsze pomoże. W momencie, gdy rząd Jerzego Buzka wprowadzał swoje słynne reformy, jedną z nich była reforma czy utworzenie samorządu. Pan Ryszard Szybajło otrzymuje tytuł za przebudowę Miejskiego Domu Kultury w ramach zadania Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie. Kapituła przyznała tytuł panu Januszowi Stankowiakowi za rewolucję podwórkową, czyli wspólną akcję przeprowadzoną z mieszkańcami przy okazji rewitalizacji miasta oraz zabudowę letnich basenów odkrytych. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że otrzymam jakąkolwiek nagrodę. Nagroda dla pana Mirosława Pobłockiego została przyznana za liczne działania proekologiczne, w tym zakup pojazdów elektrycznych dla służb miejskich, Straży Miejskiej i Zakładu Usług Komunalnych w Trzewie oraz nabycie nowoczesnego drona do analizy spalin. Na pewno każda nagroda jest nową motywacją do tego, żeby dalej działać i pracować. Bardzo dziękujemy. Kapituła przyznała nagrodę, którą odbiera pan Maciej Czarnecki. Tak, wiemy, że dojechał. Za połączenie biblioteki oraz gminnego ośrodka kultury w jedną z instytucji, która pełni funkcję centrum informacyjnego prowadzącego kanał gminy Gniew, Gniewska TV. Państwu bardzo dziękuję przede wszystkim Kapitule za to fantastyczne wyróżnienie. Nagroda dla pana Wojciecha Kankowskiego przyznana została za organizację wydarzeń sportowych Korona Północy Nordic Walking, 29 Żukowski Przełaj, Żukowia Judo Cup, mam nadzieję, że to dobrze czytam, turnieje siatkówki plażowej oraz za poprawę dostępności do urzędu. Pan Witold Osowski został uhonorowany za rewitalizację stałej szkoły w Brusach, która służyła uczniom od blisko 100 lat, za stworzenie w niej domu dziennego pobytu dla seniorów, placówki wsparcia dziennego dla rodzin dysfunkcyjnych oraz mieszkań chronionych dla osób niesamodzielnych. Pan Witold Osowski w jego zastępstwie pani Mariola Rodzeń, sekretarz gminy. Nagroda dla pani Jolanty Szewczun została przyznana za tworzenie spółdzielni socjalnej Dzierzgoński Smaczek, Dzierzgoń na Start oraz Dzierzgońska Spółdzielnia Animacji. Nagroda dla pana Ryszarda Sykę przyznana została za stworzenie parku sąsiedzkiego w Bytowie, wspólnej przestrzeni miejskiej bogatej w zieleń po konsultacjach z mieszkańcami Bytowa. Kapituła przyznała tytuł dla pana Mieczysława Grzegorza Gołońskiego za realizację projektu kompleksowej rekultywacji jezior Mieleńko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże. Kapituła przyznała nagrodę pani Marii Pawłowskiej-Rybickiej za stworzenie Centrum Integracji Usług Społecznych w gminie, w ramach którego swoją działalność zainaugurował Klub Seniora Pozytywka oraz Placówka Wsparcia Dziennego Kuźnia Talentu. Nagroda dla pana Jerzego Lewiego Kiedrowskiego została przyznana za szereg projektów ekologicznych, odnawialnych źródeł energii, w ramach których gospodarstwo domowe i obiekty użyteczności publicznej zyskały panele solarne, instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła. Nagroda dla pana Janusza Kolińskiego przyznana została za rozbudowę przystani żeglarskiej w Błotniku. Kapituła przyznała nagrodę dla pana Ryszarda Krakowskiego uznanie wybudowania stadionu piłkarskiego w Bojanie, otocznego bieżnią lekkoatletyczną oraz wyposażonego w trybuny dla kibiców. Pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz została uhonorowana za otwarcie nowej siedziby Muzeum Bursztynu przebudowanym w zabytkowym Wielkim Młynie, za organizację 25. edycji Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku oraz zabudowę linii tramwajowej Nowa Warszawska. Nagroda dla pana Bogdana Łapy przyznana została za projekt Pokolenia dla Seniorów, organizację spotkań autorskich z Małgorzatą Poliną Sobczak i Martyną Bundą oraz organizację konkursu fotograficznego Klimaty Szwajcarii Kaszubskiej. Pan Bogdan Łapa, starosta Kartuski. Kapituła przyznała nagrodę panu Leszkowi Cernowskiemu w uznaniu bezpośredniej komunikacji z mieszkańcami za powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego oraz organizacji lekcji obywatelskich we wszystkich szkołach powiatu sztumskiego. Nagroda pani Alicji Żurawskiej przyznana została za wybudowanie sportowej hali z łącznikiem przy powiatowym zespole nr 2 w Kościerzynie, za likwidację barier architektonicznych powiatowych placówkach oświatowych. Ale ilu